No dzień dobry, witam wszystkich sympatyków gry Broken Ranks na moim kanale. Mój pseudonim artystyczny to Pontonik, a w dzisiejszym materiale pokażę wam moją nową klasę postaci, jaką jest Sheet. Zapraszam do oglądania. Dobra, tak bardziej na poważnie, witajcie bardzo serdecznie. Jest to oczywiście Oskar i witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Broken Ranksa. Zaczynamy nowy let's play. Tak jak wam wspomniałem w poprzednim odcinku, będziemy grali Sheetem, ponieważ tylko tą klasą postaci nigdy jakoś dłużej nie pograłem. Jedynie tyle co na odcinku kiedyś, jak robiłem quest na 2D. Stwierdziłem, że nigdy nie zrobiłem Sheeta i będziemy sobie nim grali. No i jak widzicie, ja już mam Sheeta. I ten Sheet nazywa się Papa Pizza. I ma trzeci poziom. I on już wyszedł sobie normalnie do Trentis. Jest już sobie tutaj, przypłynął do portu, tak? I już sobie gra. Natomiast stwierdziłem, że jeżeli my chcemy nagrać pełny let's play z tej gry, to musimy ten pieprzony prolog przejść jeszcze raz, ponieważ zaczynamy od zera. Więc stworzymy nową postać i nie będziemy grali Papa Pizzą. Zrobimy sobie panią Sheet. Nie wiem, jak pani Sheet wygląda nawet, tak szczerze. Nigdy nie widziałem w ogóle Sheetki, chyba tak mi się wydaje. I też się w ogóle zastanawiam, czy YouTube się nie doczepi do mnie, że będę tak często używał słowa Sheet, bo ono chyba troszeczkę dziwnie brzmi po angielsku, prawda? Więc zagramy sobie Sheetką. I zrobimy sobie jako jakiś nick. Ja tutaj miałem taki plan jak straszny kapciu, ale widzę, że o nie, straszny kapciu się nie mieści. Ale lipa. A latający kapciu też się nie zmieści, prawda? No nie, latający kap. Jakie są jeszcze przymiotniki krótsze niż latający i straszny? Dobrze, niech będzie mały kapciu w takim razie. Ja mam taką postać też na Kadarinie, jaką jest barbarzyńca, i tam jest wielki kapeć, więc tu będzie mały kapciu w takim razie. Nie wiem, autorska nazwa, wymyślona teraz. Gramy Sheetem. O Jezus, jesteśmy w symulatorze tworzenia postaci dziewczęcym, to jest ciekawe. Zobaczymy, jak to wygląda. W ogóle, Jezus Maria, ej, też macie wrażenie, widzowie, że symulator tworzenia postaci w Broken Ranksie jest paskudny? Jakby, naprawdę, to jest jakaś masakra. Zobaczcie, tutaj nic do wyboru w ogóle nie ma. Dobra, kostka nam wylosowała taką postać. Myślę, że wygląda całkiem spoko, jak na możliwości tego symulatora tworzenia postaci, że tak powiem. Jest tutaj tak mało opcji. W ogóle zobaczcie, jesteśmy teraz na kolorze oczu. Zobaczcie, jak to jest w ogóle niewidoczne. Czy wy widzicie w ogóle różnicę jakąkolwiek, na przykład w czaszce, o. Czy widzicie jakąkolwiek różnicę na tych obrazkach? Ja tutaj nie widzę nic. Każdy obrazek wygląda tak samo. Mam wrażenie, że to jest kopiuj wklej po prostu. Ale dobra, ja chcę tylko jeszcze sobie zmienić kolor oczu na zielony. Jakoś lubię zielony kolor oczu. Albo lubię kolorowe, tęczowe, albo właśnie jakieś takie zielone, też jest spoko. Kiedyś chcę sobie kupić soczewki, będę miał różowe oczy. Dobra, gramy Sheetką. Moi drodzy. Wow! Poważnie? Ponieważ to twoja kolejna postać, możesz pominąć prolog i rozpocząć grę w porcie w Trentis. Pominąć? Jezu, jak zajebiście! Tak, oczywiście, że pominąć. Boże, dziękuję! Dziękuję, panie Torgert, panie Drygu. Jak ja dziękuję, że mogę ten prolog pominąć. Jak ja nie chciałem tego statku. I zatrzymaj powietrze. Celuj w serce. Co jest? Tu jest jakaś nowa kadcenka. Dobrze ci poszło. Musimy wracać do domu, bo zapada zmrok. To jest jakaś nowa kadcenka, nie widziałem jej nigdy. Tylko dalej gra muzyka. Jakbym gdzieś na plaży jakieś. Ciemna noc zapada. Siedział. Sąsiedni utor podstępnie najechał twój kraj. Obrońcy zebrali ogromną armię i ja nie wiedziałem, że jest nowa kascenka. Myślałem, że to dalej jest taka scenka z 2D. Widzowie, czy wy też słyszycie taką muzykę, jakbym siedział gdzieś na plaży koło Ichthyona i te mewy by ćwierkały, czy tylko ja to słyszę w słuchawkach? Zostały rozbite. Król zginął. Król zginął. Utorskie hordy wdarły się w głąb kraju. Tael! Stamtąd przybywamy. Nic już nie stało im na przeszkodzie. Nie oszczędzali nikogo, ani niczego. Dobre, dobry ten lektor jest. Ciekawe, ile mu zapłacili. Ej, ciekawe, czy to jest ten sam lektor, który był 2D. Chyba tak, nie? No bo Tael, twoja ojczyzna. A tutaj jest... No ten gościu wygląda trochę jak Drygu. Ciekawe, czy na Drygu go tworzyli tą postać. W sensie, jeżeli ktoś nie wie, to Drygu to jest twórca gry ogólnie, nie? Tak, tylko tak cały czas używam tego słowa. Talia? Chwila, ja to muszę podgłośnić. Jaka Talia? Co się dzieje? To jest coś do DLC? Nawiązanie? Nie było, nie było. Ej, była Talia, widzowie, jak ta gra wyszła? W sensie, mówili coś o Talii już wtedy? Łączę z serwerem. Co jest? Atakują mnie. Już mnie chcą zabić na początku. Super. Dobra, dzień dobry, witam serdecznie. Witaj w Broken Ranks. Z tego samouczka dowiesz się, jak walczyć i nie dostać po tyle kmiota. Ale dlaczego ja mam samouczek, jak ja... Przepraszam, bo ja pominąłem prolog, prawda? Ale ładna ta postać jest w ogóle. Podoba mi się. Kółka ataku. Dobrze, szanowni państwo, ja rozumiem, jak się walczy. Ja wiem, że na serii z orania graczy nie pokazuje tego zbyt dobrze, ale ja wiem, jak się walczy, więc możemy tutaj pominąć.
A, do boju! Pyk, pyk, pyk. Może chodzi o to, żebym expa nabił czy coś. Nie wiem, ale tam z tyłu widzę ten most. W ogóle zauważyliście, że tutaj rzeczywiście w tle jest ten most z prologu, jakby... Bo to jest to, nie? To jest tło z Taernu po prostu, z prologu. Więc fajnie ogólnie, że twórcy jakby zrobili tutaj tło specjalnie na potrzeby jakby prologu, bo chyba... Chyba w tutorialu, że w 2D... Okej, tu, że jakieś HP, spoko. Chyba w tutorialu w 2D... Tutorialze, tak, super. W tutorialu w 2D chyba były po prostu krainki z lasu, nie? Z lasu zbójnickiego, a tutaj po prostu mamy w tle Taern, więc to jest spoko. Dobra, co teraz? Zabiliśmy go. Ej, fajnie, że rozpocząłem w takim razie nowego save'a, bo tutaj będzie troszeczkę inaczej to wszystko przebiegało w takim razie. Halo, panie Torgard, panie Drygu. Ja naprawdę zakończyłem tutorial, co się dzieje? Czemu ja jestem w tutorialu? Czy ja kliknąłem, żeby nie pominąć tutorialu? Martwy mieszczanin. Ej, nie wiem. Ej, nie wiem, dlaczego ja jestem w tutorialu? W porcie Trentis powinienem się zrespić, nie? Chyba. Może ja mam expić na nich teraz, czy coś, żeby drugi level wbić? Ale to bez sensu. No Adam Kuzman! Wypi***laj, no nie! Znowu, here we go again! Dlaczego, dlaczego tu nie może to działać? Tak się cieszyłem z tego. Wypuśćcie mnie z tego statku. Zbanek, dobra, idziemy. A może... No nie wiem. No nie, no przecież tłumaczy mi wszystkie podstawy. Nie, nie działa pominięcie tego prologu, no. Ja nie biję mi... Nie, ja nie będę bił mieczem, ja jestem Shidem. Ja biję pięściami. Ej, dobra. Czekajcie, widzowie, ja robię cięcie. Ja muszę zobaczyć, co ja do cholery kliknąłem, bo mi się wydaje, że ja pominąłem ten prolog. Ponieważ to twoja kolejna postać, możesz pominąć prolog i rozpocząć grę w porcie w Trentis. Pominąć? Jezu, jak zajebiście! Tak, oczywiście, że pominąć. Boże, dziękuję! Dobrze, szanowni państwo, rzeczywiście tego prologu nie pominąłem. Kliknąłem powtórz zamiast pomiń. Dobra, czy ja mogę jakoś go pominąć z pola gry? No super seria będzie, coś czuję. Tut? Nie mogę. Prezydent Tut. Dobra, wychodzimy. No dobra, no to jest nie wypał. Ja nie mogę tej postaci teraz skasować, nie? Nikt sobie już zająłem. O Jezus, a taka ładna postać mi wyszła. Dobra, jeszcze raz. Kadarin, dalej. Shitka. Duży kapciu teraz będzie w takim razie. Zagramy dużym kapciu. Miał być mały kapciu, będzie duży kapciu. Albo może jakiś... Ej, dajmy jakiś przymiotnik taki typowo dziewczęcy. Jakie są dziewczęce przymiotniki, widzowie? Znacie jakieś dziewczęce przymiotniki? Słodki kapciu. Ale słodki kapciu, tak nie będę się czuł powoli. Uroczy kapciu. Nie, nie, nie. Miły kapciu. Będziemy grali miłym kapciem. Dobra, niech będzie. Miły kapciu. No stworzymy... Ej, w sumie nie jest taka brzydka ta postać. Tylko... No nie, ale tamta była piękna. Tamta mi się naprawdę podobała. Zakochałem się w wirtualnej postaci. Kupiłbym ją OnlyFansa. Dobra. Stwórzmy sobie białą postać. A kurde, w sumie nawet nie wygląda tak źle. Nie, losujemy. Ej, dobra, ta wygląda nawet spoko, nie? Tylko jeszcze wezmę sobie ten zielony kolor oczu, jak wspomniałem. Dobra. I tworzymy sobie shitkę. I pomiń prolog. O! Jeszcze raz Drygu będzie się bił z jeleniem. Założę się, że nie mogę tego pominąć. Mogę to pominąć, dobra, na szczęście. Dzień dobry, witam serdecznie. Miły kapciu dopłynął do Trentis. Dzień dobry, moi drodzy, halo, halo, witam was serdecznie. Bruno, co tam u ciebie, mordeczko? Dziękuję, miłej służby. O, dostałem... Co jest? Level wbiłem. Już mi gratulują, fantastycznie. Głos z martwego miasta. Idź do karczmy w Trentis. Dobra, zaczynamy w takim razie od razu od Trentis. To mi się podoba, tylko widzę, że dalej tutorial tutaj jest z jakiegoś powodu. Mamy tutaj mapę. Zobaczcie, tu jest do robienia. Widzicie to? Teraz jak zaczynamy grę, ja mogę wam pokazać, ile jest do zrobienia w tej grze. Patrzcie, każdy ten znak zapytania będziemy sobie przechodzili. Tutaj będziemy za rok, a tutaj jak dotrwacie, to za jakieś 6 lat będziemy w tym zamarzniętym jeziorze siedzieli, nie? Tylko dajcie mi jakieś 6 lat właśnie. Tu mamy gildię dziupla przemytników, nawet nie wiem co tu jest, tak szczerze, jak się tu dostać. No, zaczynamy w Trentis. Halo, halo, witam serdecznie. Ej, czy ja dobrze kojarzę, że jak wezmę premkę na drugim levelu, to dostanę jakieś gówno? Elixir kondycji. W sumie spoko, przyda się. Możemy sobie oddalić. Ja w ogóle bardzo lubię grać tę grę na bliskim ekranie, tak szczerze. Z jakiegoś powodu jest to satysfakcjonujące. Lepiej tak widać tę grafikę. Mamy trzeci poziom od razu, zajebiście. Możemy sobie rozdać punkciki. Mamy 8 punkcików. Shida buduje się ogólnie pod zrękę, nie? Możecie... Ej, dobra, gracze Shida, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Teraz pytanie do was. Możecie tutaj dać jakieś porady, jak grać Shidem profesjonalnie? Ja tylko sobie zobaczę, czy na pewno to jest zręczność. To jest zręczność, dobra, to damy sobie póki co 4-4 po prostu, żeby trochę więcej klepać. Zobaczmy, jak wyglądają nasze umiejętności. Przyznam wam szczerze, że...
że jestem barbarzyńcą. Ej, zbanują mnie zaraz. Czy ja mogę stworzyć trzy postacie w ciągu dnia? Jeszcze raz. Kadarin, wybieramy Shida, wybieramy Shitkę. Jakie są jeszcze przymiotniki do kapcia? Ostry kapciu. Niech będzie ostry kapciu w takim razie. Shit, kobieta. No nie, no gdzie ostry kapciu? No przecież to brzmi tak dwuznacznie, no. Dobra, chwila. Dziki kapciu. Będziemy grali dzikim kapciem. Tworzymy sobie postać. Ludzie, czy wy naprawdę myśleliście, że ja będę grał w tę grę tak jak powinienem? No nie, no teraz te wszystkie brzydkie postacie są. O, ta była spoko. Ta jaka dziwna była. Tak, Karol. Ona nie wygląda jak dziki kapciu. Ale myślę, że ten kontrast niku i profilowego będzie całkiem niezły. Dobrze, ja chcę założyć nową postać. Chcę założyć Shida. Znowuż wyskoczył Torgerd i Drygu. No nie. Dobra, pobijcie mnie, pobijcie to. Dobra, powijamy. Weźmy głęboki wdech i zatrzymaj powietrze. Jest! Przypłynęliśmy do portu! Uratowaliśmy swoją ojczyznę. Bruno, ej, co tu w ogóle Bruno do nas powiedział? Bo Bruno jest chyba NPC-em, który jest stworzony na potrzeby pominięcia tutorialu. Witaj w Kaligardzie, Terniko. Szanuj nasze prawa, zachowuj się przyzwoicie i nie f***aj ludzi, a wszystko będzie dobrze. A jeśli to mnie ktoś pierwszy f***i? Jestem dzikim kapciem, wiecie, tutaj muszę pokazać pazur, nie? Wzdycha z rezygnacją. Wygadana się trafiła. Słuchaj, nie mam czasu i ochoty na przekomarzanie się. Zaraz mi tu przejdzie 10 takich jak ty. To jeszcze powiedz mi szybko, gdzie znajdę więcej tajerniczyków. Dobra, Darko Gnat. Okej. Kim jest Darko Gnat? Wyjaśnij mi. Okej. Do Darko Gnata mam iść. Biliśmy trzeci poziom doświadczenia. Zobaczcie tutaj mapę, bo gra nam pokaże mapę. Zobaczcie, ile tu jest ciekawych rzeczy. Dobrze, rozumiem. Zaraz buguję tę grę totalnie, nie? Już nie będę mógł grać. Dobra, zobaczcie, ile tu jest ciekawych rzeczy. Tutaj mamy znaki zapytania. Dobra, przerabialiśmy to. Dormomu, I come to Bergain. Dobra, jakoś tak to szło. Mamy punkciki. Rozdajmy sobie 4 punkty w siłę i rozdajmy sobie 4 punkty w zręczność. I czy mamy Shida? Jest Shid, dobra. Wiecie, że ja nigdy nie grałem Shidem na 3D. W sensie miałem tą trzeci level postaci tylko. Ale nie wiem, jak działają umiejętności Shida na 3D, wszystkie. Więc póki co mamy lewy, prawy. Dajmy na drugi poziom od razu, czemu nie? Myślę, że lewy, prawy i tak będziemy maksowali póki co. Co my tu mamy? Frontkick, dobra, to klasyka, kontrola oddechu, Hałdoken na 11, bardzo miło. Hałdoken chyba był na 26, nie? W 2D jakoś tak, 26 albo 22. Latające kolana, uderzenie chi mamy na 17, to jest też bardzo ciekawe w ogóle, że uderzenie chi jest na 17 poziomie. Co to jest? Dotkliwe uderzenie, ok, czyli cios w jajko po prostu, fajnie. Cios w wątrobę i uniki na 26. Z tego co kojarzę, uniki są znerfione, nie? Coś chyba oglądałem Belociego ostatnio, w ogóle pozdrawiam serdecznie, lubię sobie go obejrzeć czasami. I Beloci właśnie gra Shidem i chyba te uniki teraz zwiększają zużycie kondycji. No właśnie, 27%. A to sobie zra... Co? Co to jest za gówniana mechanika? Czemu to mi zwiększa zużycie kondycji o 87% na ostatnim poziomie? Kto to wymyślił? I skuteczność uników na 95%. Okropne to jest. Nie będziemy maksowali uniku, będziemy pod lewe prawe szli, będziemy po prostu bili. Dobra, idziemy do Darko Gnata. Szanowni Państwo, co ja chciałem powiedzieć? Leila tu jeszcze jest. Słuchajcie, ten odcinek będzie taki pilotażowy. Powiedzcie mi, czy ja mam czytać te... O, zdjąłem sobie w ogóle słuchawkę. Chyba strasznie darły mordę, mam wrażenie. Czy nie jest przester na mikrofonie? Dają tutaj teraz pop filtr. Teraz powinna być troszeczkę lepsza jakość dźwięku, ale nie wiem, czy to działa. Powiedzcie, czy ja mam czytać te dialogi, bo myślę, że każdy z nas te questy podstawowe zna. Mogę wam opowiedzieć, o co chodzi w tych questach. Tutaj stary Layli wpadł do studni i nie może wyjść, tak w skrócie. Zaufajcie mi na słowo, że o to chodzi w tym questie. Idziemy, o, iść do studni, trend i dźwięki z głębi. No i tam stary właśnie krzyczy, śpiewa jakieś przyśpiewki Legii Warszawa. Idziemy właśnie go odwiedzić. Zrobimy tego questa jako pierwszego. Wydaje mi się, że nie ma sensu jakoś się wczuwać w te questy i czytać tutaj każdego questa po kolei. Dobra, zaglądasz do środka. Halo, stary, jesteś tam? Jest tam kto? Czym dokładnie jesteście? Jestem dziki kapciu. Mam przepędzić zjawy z jaskini. Tam stary się napił z kolegami po meczu i teraz tam wszyscy siedzą i krzyczą, a ludzie myślą w mieście, że to są jakieś zjawy, nie? Chcieli egzorcystę wezwać, Roman ogólnie się zabunkrował w domu, nie chce wyjść. A tak to wygląda. A to tylko tutaj stary Layli był. Dobra, wracamy do Layli, powiedzieć, że jej tata jest w studni. No, więc słuchajcie, ogólnie ta seria z Broken Ranksa, tutaj nie będzie też zbyt dużo się działo tak naprawdę, bo ja będę robił sobie te questy, bił jakieś mobki, więc myślę, że to jest też taka fajna seria, żeby pogadać z wami sobie na różne tematy.
Ja też w poprzednim odcinku zakup beczkę, dobra. No, tutaj chyba Desmonda spotkamy, nie? Czy jakoś tak? Tak mi się coś wydaje. Słuchajcie, ja w poprzednim odcinku mówiłem wam, że będzie seria z Minecrafta Hardcore. Nie wiem, czy kojarzycie. Natomiast nagrałem tego Minecrafta Hardcore. Tylko że ja go nagrałem bez żadnej paczki modów. Znaczy miałem taką paczkę modów optymalizacyjną, na której tam były teksturki, jakieś shaderki, jakieś animacje, jakieś dźwięki ptaków. Bardzo spoko to wyglądało, ale mam wrażenie, że mało akcji byłoby w tej serii. I chyba pobiorę sobie po prostu jakąś paczkę modyfikacji i na tej paczce modyfikacji sobie pogramy. Jeżeli znacie jakieś w ogóle fajne paczki modyfikacji, takie do Minecrafta, żeby sobie popykać, tak myślę, na więcej odcinków niż dwa, żeby tam było dużo do roboty, to możecie dawać znać i Minecrafta sobie nagramy jeszcze raz. Natomiast to właśnie Minecraft miał być tą serią pogadankową, ale stwierdziłem, że tak szczerze to Broken Ranks właśnie jest taką grą, w której nie dużo się dzieje. Dobra, zaraz wam dokończę, tylko na początku tej starego uratujemy. Rzucamy mu prześcieradło. Aha, poszukaj zja w porcie. Dobra, koledzy tutaj z Legii Warszawy siedzą tutaj w porcie i chleją. Idziemy ich odwiedzić, dobra. Więc stwierdziłem, że właśnie Broken Ranks jest taką grą, gdzie tutaj można sobie pogadać na jakieś różne tematy. Więc możecie też właśnie tutaj... możecie też podsyłać tematy, chciałem powiedzieć, do rozmowy, ale nie, ja myślę, że sam sobie wybiorę tematy do rozmowy, a co tam, to jest mój kanał, dzień dobry. Dzisiaj pogadamy sobie o fizyce kwantowej, co myślicie? Nie, no, a tak szczerze myślę, że możemy sobie zrobić taką fajną serię właśnie do prowadzenia jakichś takich luźnych pogadanek. Aha, nie mam kluczyków, no tak. Chwila, nie, ja idę nie do Romana, tylko do portu. Czy port jest dalej tu? Port był kiedyś tutaj, nie? Aha, dobra, że pies mnie atakuje, spoko. Gdzie jest port? Aha, wracamy z portu, no tak. Rzeczywiście, ma to sens. Może to być taka właśnie seria pogadankowa, gdzie też właśnie podpowiadam na jakieś wasze komentarze, może tutaj coś w tym stylu. No właśnie przygotowałem sobie, tak o przypadkiem, akurat mam tu otworzoną stronę z waszymi komentarzami z poprzedniego filmu. Dzięki, ziomeczki, tutaj, dzięki, Tomasz tutaj, siema Tomasz, co tam u ciebie? Straść w magazynach, spoko. Właśnie dziękuję wam bardzo serdecznie za odzew po poprzednim odcinkiem. Był naprawdę fantastyczny. Jakby nie spodziewałem się, że zrobimy. No teraz jest godzina. Jest godzina 15:17, kiedy to nagrywam. Nie spodziewałem się właśnie, że zrobimy 1000 wyświetleń w ogóle w mniej niż 24 godziny pod filmem powrotnym. Mega spoko. W ogóle wasze komentarze, tak się miło to czyta, powiem wam szczerze. Ja od wczoraj siedzę z telefonem po prostu, gdzie ja ogólnie staram się nie korzystać z social media jakoś super dużo ostatnio. Jakoś stwierdzam, że zbyt dużo czasu to zajmuję i staram się, na przykład odinstalowałem Facebooka, nie? Z telefonu, żeby właśnie nie wchodzić tam, tylko Messenger mi został na Facebooku. O, dobra, zrobiliśmy questa, super, fantastycznie, idziemy do karczmy. No, więc jakby staram się tych social medii tak dużo nie używać ostatnio, staram się też jakby spędzać czas w inny sposób. Natomiast jak wstawiłem ten film, to po prostu od wczoraj siedzę w telefonie po prostu i ciągle tylko sprawdzam statystyki, sprawdzam komentarze. No, na przykład, o, pierwszy komentarz z góry, na przykład tutaj Mirosław Gadek napisał. 25 lat, to witaj w klubie, ja oscyluję, skończę jedną postać na 140 level za 35 lat, nie? To jest pierwszy komentarz, który mi się wyświetlił z góry, najnowszy. Więc no tak, no tutaj też będziemy 25 lat grali, żeby ten 140 dobić. Ale no, dobra, tu mamy jakąś cutscenkę. Tutaj chyba z tego co pamiętam, oni tak śmiesznie zaczynają iść w naszym kierunku. No właśnie, zobaczcie jak to cholernie źle wygląda. Ktoś, kto robił animację, powinien... To jest taka drobna, subtelna różnica, nie? Jak oni wychodzą, oni powinni... Najpierw jeden powinien ruszyć i drugi powinien ruszyć za nim chwilę później, taką milisekundę chociaż, żeby było takie odczucie, że każda postać jest niezależna, a w tym momencie oni tak ruszyli jak takie boty do przodu. No takie drobiazgi, to jakby właśnie ktoś tutaj z ekipy Taernu mi ogląda, jakiś Torgert, tylko jego kojarzę z niku Drygu, czy ktoś inny. Kto tam jeszcze jest? Szeszej chyba jest, nie? Szeszej jakoś tak się nazywa jeszcze ktoś z Taerna. Albo to jest jakiś YouTuber? Szeszej to chyba był YouTuber. Nie, to Szami to był YouTuber. Nie wiem, myli mi się. To może właśnie tego, wziąć tutaj tutaj radę moją do serca i zrobić tak, żeby te postacie troszeczkę nie bardziej niezależnie od siebie wychodziły z tej... Aha, bo ja mam wyjść z tej karczmy, ja się pcham, dobra. Na urodziny Darkognarla przyszedłem sobie, przyszłam sobie właściwie, bo jestem teraz dzikim kapciem jako kobieta. Dobra, ogólnie to tak, starego ze studni wyciągnęliśmy w tym odcinku, więc już jest pierwszy sukces. No dobra, już, spokojnie. Teraz idziemy sobie do Darkognarla, tylko że Darkognarl z jakiegoś powodu jest w burdelu, w domu uciech tak zwanym. No i tutaj sobie się... A, tu jest Bożena, okej, okay, cześć Bożeno. No, więc tak to będzie wyglądać. Okej, okay, możemy sobie oddalić.
O, tędy na urodziny Darko, dobra. Siema Darko, co u ciebie? Witam cię serdecznie. Ja cię dawno nie widziałem. Pamiętam jak grałem kiedyś w 2D i jeszcze wtedy nie było tak łatwo bić leveli. Tam pamiętam, że 30 level dla mnie taki się wydawał całkiem spory. To jeszcze nie było tych questów fabularnych i tak dalej. I ja też byłem wtedy jeszcze mały po prostu. I bardzo się angażowałem w fabułę w Taernie w ogóle. I jak był Darko Gnarl, on sobie siedział zawsze w tej karczmie, robił jakieś tam questy. W ogóle źle wygląda ten Darko. Też macie wrażenie, że ten Darko z 2D miał jakiś taki większy majestat. On tak siedział na tym fotelu, był taki kurde, no z pompą, nie? A ten taki jest taki, no, no też wygląda spoko, nie? Ale wygląda trochę jakby był hydraulikiem w krawacie. Takie mam wrażenie. No, a nie szefem jakiejś tam mafii czy czegoś tam. Więc właśnie jak przechodziłem te questy i tam właśnie był Darko Gnar, to pamiętam, że byłem mega szoku, jak pewnego razu dostałem się do Lasu Koldów i tam była chata Darko Gnar. Mówię, ło, tutaj pan Darko mieszka, ale fajnie, a nie było go nigdy w środku. Jeszcze go nie zastałem, może tym razem go zastaniemy w środku. Dobra, idziemy, to jest pijak, idziemy do chatki na zaścianku. Chciałbym w końcu coś pobić, jeszcze nic nie biłem w tej grze. Okej, nie tutaj, tam musimy iść, dobra. Jeszcze nic nie biłem w tej grze, a bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał, bo jestem ciekawy, jak ten shit bije na 3D. On w ogóle ma chyba bardzo ładne animacje, jeżeli chodzi o wersję 3D. On właśnie tak fajnie bije z tych pięści, jest to satysfakcjonujące. Chciałbym to właśnie zobaczyć, chciałbym to właśnie zobaczyć. Więc tak, więc właśnie przygotowałem sobie te komentarze. Myślę, że możemy sobie tutaj pogadać na jakieś tematy. Super, że wróciłeś, na przykład napisał Berzekultor. I właśnie takich komentarzy jest sporo, nie? Siema, napisał Rafatus. Czekałem, napisał Kuba Kubacki. Miło, że czekałeś, dobrze cię widzieć, Kuba Kubacki. Witam cię serdecznie. Dobra, wchodzimy do chatki na zaścianku. Tutaj będzie Desmond. A nie, tutaj będzie jakiś Adam. Dobra, kto to jest? Jakiś zbir. Stajesz do walki, dawaj. Zobaczymy, co potraficie. Ej, yo, zaraz włożę ci moją pięść w gardło. Ale oni są duzi. Ta moja shitka jest strasznie mała przy nich. A czemu mam pięści? Ej, dobra, wezmę sobie tak teraz. Muszę ustawić tego, żeby ich bić z lewej prawy, a nie z pięści. No, bo będzie ciężko. Ale nas nokautuje. Jaki on jest duży przy mnie. Patrzcie w ogóle, jaki olbrzym. Niesamowita sprawa. Dobra, bijemy go z pięści. Ej, ja zaraz padnę, chwila. 120 HP mi. Ej, kurde, biją mnie strasznie. Dawaj! A tak, pyk, pyk. Ej, dobra, nie bij jakoś super dużo. O cholera jasna. Żeby mnie nie zabili. Dobra, chwila, trzeba się skupić. Zróbmy tak. O boju. O Jezus Maria. O Boże, no nie gadaj, że padnę. To będzie najgorszy początek gry w Broken Ranks na polskim YouTubie, a może i nawet zagranicznym. Czy tutaj przyjdzie Desmond i Kadri, żeby mnie uratować? Czy to jest ten quest? Przydałoby się wsparcie. Mam jakieś umiejętności, które... Dobra, mogę okrzyk rzucić. No przecież nie zabiję ich, to jak ja mam ich pokonać, no? Kto projektował w ogóle? Ile kosztuje ten spell? 14 kondycji, nie mam kondycji nawet... Dobra, chwila, zabunkruję się. A masz! Nie dam się! Kto projektował poziom trudności w tej grze? Nie gram w to nigdy więcej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, widzimy się za parę dni. Cześć!